Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z lekko opóźnionym tagiem. Jest to Winterlicious tag i pytania mam od Eweliny, za co bardzo jej dziękuję, ale są tam również pytania z takiego normalnego Winter lub Winterlishowego tagu, który krąży po YouTubie. Pytań mam 11 i na początku chciałabym Was przeprosić za światło, ale niestety zgadnęłam się przed chwilą, że spaliła mi się najprawdopodobniej żarówka, która tutaj całemu tego kącikowi tutaj dawała światłość. No i niestety wspomagam się lampką z biurka, ale ogólnie rzecz biorąc to tak myślę, że na nic nie daje, tylko jedynie razi mnie to trochę w oczy. Ale to może pomijmy i przejdźmy do pierwszego pytania. Pierwsze pytanie to ulubiony lakier do paznokci na zimę. Pewnie i mi, i Wam będzie się kojarzył raczej ze świętami niż z zimą, ale cóż, jest to taka mocna czerwień z Essence Color & Go, to jest numerek 114 Femme Fatale. Bardzo ten lakier lubię, dosyć długo się utrzymuje. Wydaje mi się, że właśnie w ten taki ponury, nie wiem, taki biało-śnieżno-niebieski odcień zimy właśnie wprowadza taki kontrast, taki mocno czerwony kontrast. On kosztuje jakieś chyba 7 zł w naturze, więc jak na 7 zł naprawdę lakier jest w bardzo dobrej jakości. I ogólnie te lakiery z Essence Color & Go Wam mogę polecić, bo ja je bardzo lubię. Kolejne pytanie to ulubiony produkt do ust na zimę. Mam tutaj taki ochronny sztyft z Neutrogeny i pewnie już wiele razy o nim słyszeliście na moim kanale, ale ja po prostu tą pomadkę na bieżąco kocham, wielbię i w ogóle jest najlepsza. Bardzo dobrze nawilża, w dodatku bardzo dobrze sprawuje się w lecie, ponieważ ma filtr, to jest bodajże 4, ale jest jeszcze dostępna taka pomadka z filtrem 20, więc to już jest taki bardzo mocny filtr. Naprawdę dobrze nawilża, dobrze natłuszcza, chroni nasze usta przed różnymi czynnikami klimatycznymi i u mnie się bardzo dobrze sprawdza, kosztuje 10 zł w Rossmann. Kolejne pytanie to ulubiona zimowa świeczka zapach. Ostatnio, kiedy byłam w Ikei, kupiłam kilka właśnie świeczek i kupiłam świeczkę o zapachu cynamonu i powiem Wam, że najpierw nie chciałam jej zakupić, bo ogólnie ja rzecz biorąc zapachu cynamonu nie lubię i on jest taki jak dla mnie z lekka duszący, ale później tak jednak, bo wąchałam ją po raz drugi, tak stwierdziłam, że to jednak nie jest do końca taki zapach z cynamonu. I to jest właśnie taka świeczka z Ikei, ona kosztowała chyba 5 albo 6 zł, tak są, nie, to chyba nie ma ceny, ale ona jest bardzo tania. I ona ma taki ładny zapach właśnie cynamonu, ale to jest jakby cynamon jeszcze z czymś połączony i on jest taki bardzo delikatny. I wydaje mi się, że właśnie to będzie taki mój zimowy zapach teraz w tym okresie zimowym. Więc ogólnie te świeczki z Ikei mogę Wam bardzo polecić, bo ja je pierwszy raz kupiłam, ale kupiłam chyba 3 takie duże. Jeszcze mam 2 o jakichś owocowych zapachach. I one naprawdę mają bardzo intensywny zapach. Książka, która pomoże zapełnić zimowe wieczory. Pewnie już wiecie, o czym Wam powiem. Jest to książka Jesteś cudem, Reginy Brett. Książka, którą czyta się po prostu bardzo przyjemnie. Książka zawiera 50 felietonów o tym, jak mało trzeba, aby rzecz niemożliwa stała się nagle rzeczą możliwą. Naprawdę napisana przyjemnym językiem, opowiada tutaj milion wydarzeń, milion osób poznajemy, ale naprawdę, wiecie, to nie chodzi o to, żebyśmy to sobie zapamiętali, tylko żebyśmy coś po tej książce wynieśli. A naprawdę po tych 50 felietonach, ja z tą książkę wczoraj skończyłam czytać, naprawdę na inne rzeczy patrzymy innym tak jakby można powiedzieć światem, bo naprawdę stają się niektóre jakieś takie małe rzeczy i takie, wiecie, sytuacje, które wydawałyby się takie proste, takie niby nic nieznaczące, naprawdę po tej książce staną się taką jakby pierwszą rzeczą i już będziecie jakby wiedzieć, co możecie zrobić. I po prostu ja nie wiem, jak Wam opisać tą książkę, bo to jest trudne powiedzieć Wam, czego nauczyło mnie tych 50 lekcji, ale naprawdę jest to książka warta kupienia. Polecam Wam ją, polecam, bo po prostu, no, książka sprawia, że dzień staje się lepszy i na twarzy czytelnika pojawia się uśmiech. Więc książka po prostu
genialna i już nie wiem co dalej Wam mówić, bo po prostu jestem zachwycona tą książką i bardzo, bardzo Wam ją polecam. Naprawdę, jeżeli macie tylko okazję, to kupcie ją, nie będziecie żałować. Ona w Empiku kosztuje 37,90, więc nie jest to za tania książka, ale naprawdę warta tej ceny. Kolejne pytanie to, czy lubisz zimę? Trudno mi trochę na te pytania powiedzieć, bo ja ogólnie jestem wierną fanką lata, bo ja lato wielbię to, że możemy chodzić sobie w krótkich spodenkach, w krótkich rękawku, w sukienkach i nie trzeba mieć na sobie pięciu warstw. Ale zima też nie jest jakaś taka bardzo zła, bo jeżeli jest śnieg, to możemy się bardzo, bardzo fajnie bawić na zewnątrz. Jeżeli śniegu nie ma, to też jest plus, bo nie jest tak bardzo zimno, a ja nie lubię zakładać na siebie właśnie pięciu warstw, więc wtedy mogę na przykład założyć na siebie tylko trzy warstwy, więc to jest plus. No ale jednak nie jest to taka moja ulubiona pora roku, ale wiecie, nie jest tak źle, więc ja się rodziłam w zimie, więc jakoś muszę to przeżyć. Jaki jest najbardziej odpowiadający zimie kolor? Wydaje mi się, że będzie to kolor biały i kolor niebieski, bo to są już chyba takie, wiecie, trochę przereklamowane kolory, no ale co można się kojarzyć ze śniegiem? No raczej niefioletowy. Ulubione zajęcie w tej porze roku? Takie dosyć ogólne pytanie, ponieważ no, co możemy robić w zimie? No, możemy robić naprawdę bardzo dużo rzeczy. Możemy pojechać sobie na snowboard. Nie umiem jeździć na snowboardzie. Możemy pojechać na narty. Nie umiem jeździć na nartach. Możemy pójść na sanki. Nie mam sanek. Także zostaje mi chyba tylko lodowisko, gdzie łyżew nie mam i na łyżwach jeździć nie umiem. Więc zazwyczaj jak jadę na lodowisko, to przez pierwszą godzinę się uczę, a później wiecie, z pół godziny, gdzie się ekscytuję. Jezu, umiem jeździć. Jakiej marki są Twoje zimowe buty? Ja mam zimowe swoje buty, jedne i drugie. Są z firmy, nie, to nie będzie z firmy, są ze sklepu Ciżemka. Wiem, że to jest sklep, który nie jest jakoś tak bardzo dostępny, nie wiem, CCC, Deichmann, ale wydaje mi się, że oprócz tutaj w okolicy, tutaj region województwa opolskiego, wydaje mi się, że on gdzieś te sklepy są jeszcze, bo ktoś mi chyba kiedyś pisał, że w Gdańsku jest Ciżemka, ale właśnie nie wiem, czy to jest jakby ta sama sieć firm, czy po prostu sklep tak się nazywa, bo a prowadzi go w ogóle inny właściciel i inne marki butów ściąga, więc no. Jak wygląda Twoja zimowa kurtka? Jeżeli chodzi o moje zimowe kurtki, to ja mam trzy. Pierwsza z nich jest to moja parka na właśnie taką ciepłą zimę, czyli na taką zimę, jaka jest teraz. Jest to parka z New Looka. Ona nie jest właśnie jakaś za ciepła, bo tutaj ma, prawdę mówiąc, tylko taki zwykły materiał, nie jest ocieplana. Ale u mnie się dobrze sprawuje, jest mi teraz właśnie w tych temperaturach dosyć ciepło. I bardzo, bardzo ją lubię. Ona kosztowała troszkę ponad chyba 200 zł w New Looku. I mam jeszcze dwie kurtki takie na mroźne, śnieżne zimy. Pierwsza z nich jest to taka szaro-biało-różowa z Divers. Ciepła tutaj, ona ma taki puszek w środku. I jeszcze mam taką czarną z fioletowymi dodatkami z Decathlonu, tak, z Decathlonu. Trochę pewnie kadr jest za mały, więc całych tych kurtek nie zobaczycie, ale mam nadzieję, że tą namiastką się zlekko nacieszyliście. I ostatnie pytanie, lubisz rzucać się śnieżkami? Powiem Wam, że nie, bo zazwyczaj jak ktoś mnie rzuca śnieżką, to trafia gdzieś, gdzie ta śnieżka mi wpadnie i będzie mi zimno i będę mokra, więc bardzo się rzucać śnieżkami nie lubię, bo później bardzo się boję, że będę miała jakieś przeziębienie, czy grypę, czy anginę, czy cokolwiek, a ja nie cierpię mieć kataru, nie cierpię kaszleć, więc to jest dla mnie udręka i staram się ogólnie takich zabaw unikać, ale wiadomo, jak się tam raz gdzieś wróci z koleżanką, to wiecie, jest taka 5-sekundowa zabawa i ogólnie śnieżki wydają się taką przyjemnym wypoczynkiem. Okej, kochani, to by było na tyle. Ogólnie przepraszam Was, bo jakoś ten filmik mi się tak dzisiaj dziwnie nagrywa i tak nie wiem za bardzo, co mówić, więc może nie mam po prostu weny, ale mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia i pa, pa!